Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Po odpadnięciu z rozgrywek Wielkopolskiego Pucharu Polski piłkarze GKS-u Grebanin skupili się na przygotowaniach do rozgrywek ligowych w Okręgówce. Zespół trenera Janusza Luberdy już teraz prezentuje się przyzwoicie, chociaż liczebność kadrowa nie powala. Znaczy kadra ta sama raczej zostaje. Tutaj wraca Maciuś Kamoś, wiadomo, bardzo, bardzo dobry zawodnik. Jednak na dzień dzisiejszy, po takiej długiej przerwie, nie jest jeszcze przygotowany gdzieś tam do grania na pełnych obrotach. Trener GKS-u z dużymi oczekiwaniami podejdzie do nowego sezonu. Na tle wyżej notowanych rywali w rozgrywkach pucharowych piłkarze z Grębanina pokazali, że mają spore możliwości. Ja zawsze jestem optymistycznie nastawiony. Myślę, że z tą kadrą, którą mamy, jak jeszcze ten miesiąc przepracujemy, chociaż teraz jest taki okres, że gdzieś chłopcy wyjeżdżają. No ale wiadomo, to jest Liga Okręgowa, także tutaj nie ma co się dziwić chłopakom, że w tym okresie gdzieś tam wyjeżdżają, a nie patrzą na to, że niedługo mecze się zaczną. Początek sezonu w Okręgówce 8 sierpnia, jednak GKS Grębanin przystąpi do rozgrywek kilka dni później. Mecz z LKS-em Czarnylas przełożono na 11 sierpnia. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.